Elweczka, beczki, wiem, że mi ostatnio nie było, ale zaraz to wam wyjaśnię w trakcie filmu. Dzisiaj polecimy sobie Lingię. Oczywiście sobie zmienię tutaj builda, bo ten co mu tam proponuje, to nie jest dobry wybór, żeby go zostawić. Ja nie wiem po co mu jest speed, znaczy vamp zwykły. Jeszcze jakiś tam atak speed, to na pewno też sobie na końcu jakoś zmienimy te itemki. Chyba, że zapomnę. Słuchajcie, kochani, gramy na tym koncie. Legend 1, mam zaraz też medika, więc będzie taka też bitwa o medika na moim smurfie, tak można powiedzieć. A tak naprawdę to jest moje main konto, bo ja po prostu przecież na polskiej sile to nie jest moje konto, tylko ja tam sobie po prostu pykam, bo tam są wszystkie czempionki, wszystkie emblemy, wszystkie skiny i jest w ogóle przyjemniej. No i też pomagam ziomeczkowi. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, taki jest plan. Siedzimy cicho jak myszka i czekamy, aż nam dadzą Linga. Bo ja, słuchajcie, na polskie sile nie byłem w stanie go dostać. Cały czas był banowany. Ale tutaj może w legendzie i tak trzeba gramy w mythico, bo ktoś lub nawet więcej niż dwie osoby mają mythicę, bo mamy trzy bany. Więc sobie zbanujemy Kimi i będziemy siedzieć cichutko. Ja chcę Linga. Lingiem jeszcze troszeczkę trenowałem na customie, więc chciałbym już mieć swój pierwszy raz za sobą w grze rankingowej. Więc postaram się go wziąć. Nie zbanowali go, słuchajcie, ale. O, uff, wziął go orda. No dobra, zacieramy rączki. Dajcie mi Linga, proszę. Dajcie mi Linga. Dajcie mi Linga. No, Ling jest OP, ziomeczku, mówię ci, stary. To jest. Nie, no to jest OP postać. To się napiszemy, żeby kurde. I tego Linga dali, no ale już tak. Kurde. Ale mają CC. Mają CC ostro na mnie. Jest też Martis i jest Franco, więc lecimy Lingiem. Lose if you pick. Co ty gadasz? Będzie zajebiście, byku. Ja na pewno nie zamieć tego. Spokojnie. Nie ma co być też chamskim dla nich od razu. To jest teraz jeden z najsilniejszych asasynów, jaki jest w ogóle. To jest po prostu chore. Jak ktoś go jeszcze ogarnie, no to jest chora postać. Ja na pewno będę tą postacią grał, bo to jest mega skillowa też postać i mi się mega podoba. Jest po prostu takim typowym asasynem. Jak patrzyłem na kusom, jak ten ma skille, to jest chore i ile zadaje obrażeń, to jeszcze jest bardziej pojebane. O, Natalia. Natalia może być problemem dla mnie. Bo jak ja się gdzieś tam zjawię, żeby kogoś zabić, to taka Natalka powie, cześć Link, skrzydłaczku fajam mi ją ciężko będzie złapać, więc popróbujemy tutaj pocisnąć dobrze, pogadać się z jak najlepszej strony, a tam co nie gadają, to nie ma znaczenia. Jak zlamię, to będę musiał ich przepraszać, ale jak nie zlamię, no to będzie gitara. Dobra, bida tutaj. Zobaczymy sobie może co ludzie też kupują. No, też jakieś średniowe te buildy co nie robią. Ten jest na razie lepszy, tylko te dwa itemy mi się średnio podobają. Weźmy sobie na Golda, bo będziemy słuchajcie zabijać. Słuchajcie, o to chodzi, żeby Lingiem zabijać, bo to jest Assassin, tak? Więc trzeba będzie zabijać. Moim celem w tym momencie jest tak, Gord. Natalia, jeżeli to będzie możliwe, no generalnie ona jest 70% gry ukryta, nawet 80%. Leslie ma Inspire, więc to dla mnie jest po prostu zajebiste. No Martis też będzie, nie będzie aż taki tankowaty, ma Assassin Emblem, więc słuchajcie, mam cztery cele tak naprawdę. Natalia jest dla mnie problematyczna. W ogóle zobaczcie u nas w drużynie jaka jest rozbieżność rank. To jest gra rankingowa i słuchajcie, dostaliśmy Epika, Legendy i Medica. No, co jest grane, nie? What the fuck? Generalnie słuchajcie, zacząłbym sobie od tego buffka, od drugiego skilla, jak sobie go zrobił.
Ale mam pomysł. Weźmiemy sobie pierwszy skill i poskaczemy sobie troszeczkę po ścianach. Troszeczkę gosły tutaj, o. Ale zajebiste to jest. I ci nic nie mogą zrobić, nie mają targeta w ogóle. Leslie nic nie widzi. O, i wbijamy się. Zajebiste. I to jest, słuchajcie, fajne, że ty skaczesz na ściany i skaczesz też na przeciwników. Jak klikniesz autoatak, tylko oni też muszą być w zasięgu, a to ma niestety jakiś tam swój też zasięg. To nie ma nieograniczonego zasięgu niestety. Ma taki zasięg, wydaje mi się, jak ADC. Że jak skaczesz, to masz później taki zasięg właśnie ADC i możesz sobie tutaj jumpnąć na przeciwnika, co jest mega, mega fajne. Słuchajcie, jeszcze druga sprawa, Link potrzebuje buffa, bo jak on ma tego buffa, to mniej mu skille zżerają. O, fajnie, nie no fajnie, jak się tak skacze, to samo skakanie jest zajebiste, nie? Jest po prostu jakaś beka, jak sobie skacze, ile chce. Oczywiście do momentu, aż mi się energia skończy, ale jak to się spokojnie będzie używało, to nie skończy się. Ło! O nie, Franko przyszedł. To pierwszy debit chyba. Ach. Chciałem skoczyć, ale mi się już nie udało. No trudno tutaj, jest counter gank od naszej drużyny. Przynajmniej zapowiada się ciekawie. Dobrze, że nas zgangowali, to będzie ciekawsza gra. A nie takie pok, kill, tylko. Zajebiste to jest. Możesz skakać. Czajcie, to można kurwa skakać. Skaczesz jak pojebany, jesteś szybciej na linii niż fany. Więc to już samo to, słuchajcie, może go czynić OP, bo on może po prostu grać pod speed push. Wyobraźcie sobie takiego Linga, który gra tylko pod speed push, a drużyna się bije cała na midzie. Coś zajebistego, no przecież ty jesteś 2 sekundy na drugiej linii. No, coś pięknego. Muszę mieć swojego ultimate, bo on ma bardzo dobrego, bardzo silnego, nie wiem jak określić, po prostu ten ultimate jest zajebisty. I ten ultimate jest pojebany, słuchajcie. Jak on używa ultimate'a, to on ma immunity, rozumiecie to? Czajcie to? Nie ma targetu na niego. No, tutaj sobie sprawdzimy. I już. Jest tutaj. Boom. What the fuck? What the fuck, man? Co jest zajebistego? Czajcie to? Skaczesz sobie i boom, nie macie. Co jest zajebistego? Myślę, słuchajcie, też jak jest fajny kombo, tak patrzę na niego, to... Słuchajcie, tak myślę, że fajny jest kombo, jak ktoś nawet ci ucieka, ty szybko używasz po ścianach pierwszego skilla, od razu autoatak i to po prostu nie ma opcji, żeby ktoś przy tobą uciekł. To po prostu możesz tak szybko zrobić, że to jest po prostu jakaś... To jest słuchajcie, chore. To jest, słuchajcie, chora postać. Nie dziwi się, że jest banowana. Nawet wczoraj, jak jeszcze przed pracą próbowałem zagrać Lingiem, to nie dało się, no po prostu ludzie od razu go zbanowali, nie? A ja musiałem już iść do pracy. Dopiero wyszedł, nie wiem, pół godziny po i od razu był banowany. Nie no, wiem, że często jest jakby... często postaci nowe też banują, ale jakby tutaj było takie, że po prostu banują go na zawał. Ło, jak tam wyjebał. No niestety CZ jest dla niego sowietkiem. Boli, ale myślę, że nawet z Purify można grać, tak? No wiadomo, że też na Franku nie działa Purify, ale... Wow, kurde, ten Franko jak się tutaj rozskuczał. Oraz on nam napierdzieli. Dobra, jazda dalej, słuchajcie. Natalia jest na topie, speed pushuje. Ciężko potem z nią się bić. Ale spróbujemy, jak ona się pokaże, no to mogę ją zgwałcić, bo mam po prostu same skille tak naprawdę, nie? Ale jak zrobię błąd i nie będę miał w środku cooldownów czy coś, czy też energii. To może być ciężko, tak jak teraz mam, nie mam energii. A, uciekła. Ale ją postraszyliśmy troszeczkę. Co tutaj się dzieje? Na razie jest 7 dla nas, 10 dla nich. Atak Lord, dinozaur! O jest. Patrzcie. Ło, człowieku. Ile jest sekundy tam? Normalnie sekundę.
i jesteś na drugiej stronie mapy. No to jest... Samo to jest, słuchajcie, chore. Możesz tak cały czas chodzić tak naprawdę. Jak masz jeszcze dobrą drużynę, to już w ogóle się dogadać z nimi. Jakiś gimmick składzik czy coś. O, cześć, Leslie. Boom! O, spierdzielamy. Gdzie ten Franco? Zostaw mnie. To on. No ale jak on wyjdzie z jakiegoś CC, czy coś się uda mu nawet uciec, to ja już widzę, że jest chore. Słuchajcie, możesz wejść sobie w teamfight w takim razie. Użyć ultimate'a i sobie wyjść. A tym ultimate'em przecież robisz pyte obrażeń, to jest... Ta postać może zmienić naprawdę dużo teraz. Ja pierdolę. Boom. O tak, immunity baby. Spitala. Ja pierdolę. Ale mam zajawę na tą postać, tylko... Martwi mnie to, że ona jest taka OP, no. Nie wiem, mogli mu troszkę mniejsze obrażenia zrobić. Pewnie tak dostaje nerfa. Oby. Oby, bo... Jakby do postaci powinien robić takie, że... Nie wiem, masz te doskoki, pytę, możesz sobie latać i tak dalej, to nie powinieneś mieć tyle obrażeń, a on te obrażenia ma tak czy siak, więc... To jest powalone. Jeszcze masz możliwość farmy, tak? Bo jesteś mobilny, chodzisz gdzie chcesz. Jesteś mobilny, znaczy ja jestem sekundę na drugiej linii i takiego... Bum. Nie ma typa. Napisali, że low. Widzicie, tacy są ludzie. Zaraz ich tutaj wykerujemy. Killing spree on Marquis. Właśnie Marquisem nie wiem zagrać tutaj. Widz mnie prosił. Jeszcze Change może zagrać w końcu. Ale najpierw skupmy się tutaj na tym Lingo, bo chciałem właśnie na tak świeżutko zrobić odcinek. Ostatnio, słuchajcie, rzadko są te odcinki. Ja na drugiej stronie jestem. No to jest, słuchajcie, to jest chore. Ja byłem wszystko na topie na krabie. Słuchajcie, rzadko są ostatnio odcinki, bo po prostu no, nie mam aż tyle czasu teraz, no niestety, no. Jest praca, no to... Dużo godzin też pracy jest. Wow! Ohoho. Jakim Franco zabrał turta? Ja pierdolę. Co? I sobie skacze. Boom. Ach, mogą Lockmouta zrobić na tej, no ale jak mam sercu. Wow, ale te obrażenia. To cię wiecie co, jaką postać mi to przypomina? W sensie generalnie ta postać jest w ogóle inna, ale ma takie podobieństwo do postaci z Lola Rengar. Tylko Rengar może skakać tylko z krzaków, nie? On tutaj skacze ze ścian, więc... Po prostu jest to jakieś tam podobieństwo, tak? Ale to nie znaczy, że to jest wzięte z tej gry, tak? Po prostu tak mi to przypomina tą postać, że ten Rengar tak może skakać z krzaków tak na przykład, nie? Chociaż Rengar bardziej pasuje do Tamuza. To jest fakt, do Tamuza, ale też tutaj jakby masz taką możliwość, że możesz sobie skakać na przeciwników z tych ścian. Na stwory też. Ale słuchajcie, to co jest minusem, jak nie masz na przykład energii i jesteś właśnie... I nie masz też targeta żadnego na sporka. Wow. Okej, okay, ja nie mam pytań. Już za dużo, już za dużo. Ale słuchajcie, dwie osoby porobiłem, bo myślę, że tak jest szacun. Pierwszy raz gram tą postacią tak naprawdę. Więc ostro. Ale ta Natalia ich tam wszystko robi. Żeby mnie tak kurde nie dymało tylko. Ale wrócę do mojej myśli. Jeżeli jesteś Lingiem i nie masz energii właśnie w tej ścianie, nie masz nic, nie masz też targeta, to jesteś tak naprawdę w dupie. Jeżeli ktoś cię może ściągnąć, to jest GG i tutaj na pewno można to wszystko brać pod uwagę i patrzeć na jego energię, bo to jest też ważne. Dlatego ja nie powinien tak się tutaj wypstrykiwać, ale teraz nic mi nie grozi w sumie. Wow, słuchajcie, no ja nawet kraba gaszę, jak pisano. O, może ktoś tutaj jest? Jest, ale ja teraz nie mam targeta, tak? Więc, o, dobrze, że nie wybiłem, bo tam Franco był.
Coś pięknego, coś pięknego. Poszedłem sobie, sprawdziłem sobie, zrobiłem wizję i wyszedłem. I znowu mogę sobie latać. Bum! Bum! Coś pięknego. Coś pięknego, moi drodzy, coś pięknego. Ale zarazem i też strasznego. Strasznego, bo jeżeli on... Ja za pierwszym razem już takie place mogę robić, to co będzie dalej, to... Będzie chora postać, to już jest chora postać. Permaban, z tym, że do Metika, ile jest banów, są tylko 4 bany, tak? Więc jeżeli ktoś ma, nie wiem, epika czy coś i chce szybko wbić rangę, to myślę, że tutaj Lingiem jak załapie, o co chodzi. Pff. Triple kill! Jesus Christ! To jest chore. Jak ktoś chce wbić rangę tutaj, o! A, zjebałem, kurde! Auto tak dałem, zapomniałem, że ona jest w tym kółeczku. Zjebałem. Ale tak czy jak, słuchajcie, jeżeli ktoś chce wbić rangę tym Lingiem, do Mythica można siekać im ile wlezie. Zresztą zobaczymy, co ludzie też będą banować, to jeszcze kilka dni potrzeba, żeby wszyscy jakby załapali, co trzeba banować, ale ja, słuchajcie, myślę, że Ling tutaj będzie naprawdę często banowany. Tak średnio to wygląda ogólnie. Kurde. Kupiłbym sobie coś innego. O! Tak jest. Kupimy sobie właśnie Winda, bo oni mają Leslie i mają Natalię. Tak naprawdę na Natalię to kupuję. Żeby mnie Natalia tutaj tak nie gwałciła, bo mnie po prostu troszeczkę wkurza. Uo! I sobie wbijasz. Człowieku. To można nazwać sztuką. To jest sztuka zabijania, no. Postać stworzona do zabijania. O, nie. Nie, nie, nie. Natalia. No. Wow. Ale to, słuchajcie, to też właśnie mnie utwierdza w moim przekonaniu, że Natalia jest bardzo dobra na Linga i sobie spokojnie z nim radzi. Wiadomo, że jak ja odkryję pierwszy, to wtedy mogę coś tam zdziałać, tak? Z tym, że wiadomo, że Natalia będzie pierwsza, tak? Zawsze tam jakiegoś targeta będziesz miał. Jakąś Leslie na przykład, a taka Natalia cię zaskoczy i już cię tutaj w grze nie ma. No i mają Lorda. No to ładnie. Idiots. Ale mają wyniki coś tak słabo, kurde, coś tak słabo. Ja tego właśnie nie odczuwam. Słabo to wygląda. Słabiutko. A miało być tak pięknie, mogliśmy już tak na spokojnie skończyć giereczkę, ale Lorda chcieli zrobić. A, słuchajcie, jeszcze jeden taki trik. Nie wiem, czy zauważyliście, co ja użyłem drugiego skilla, tak? Jeżeli na przykład nie masz też targeta, ale masz energię, to możesz drugim skillem po prostu uciec. Po prostu uciec, więc to też jest, to jest super. Wow! Spokojnie, on i tak mi nie uciekł, nie patrz. To jest chore. Co ten gór zrobił? Nie macie już typu. Ja pierdolę. Co to jest? Dobra, już się bałem, że nas skończą. Ja tutaj się zabawiam, a tutaj by nas skończyli, kurde. O, jest Natalia i ją dogonimy. O, wyszła sobie z kółeczka. Bum. Ja pierdolę. Jest. To jest postać porąbana, no to jest chora postać. Dawno tak nie mówiłem o nowej postaci, ale ta ewidentnie jest też przesadzona moim zdaniem. Po co robić postać, która będzie banowana, no? To jest wkurzające. No totalnie, to nie jest zbalansowana postać, przecież zobaczcie, co ja sobie robię. Ja sobie stoję tutaj, nic mi nie robią. I teraz się wbijam, boom. Boom. I wychodzę. Do widzenia. Ja pierdolę. A mogę kupić sobie trochę na atak speedka.
zaraz kupimy. No, developers lel. That's true. O, Natalia jest. Nie, my nie możemy wychodzić. Musimy poczekać, aż ta szmatka sobie gdzieś pójdzie. Bo nas wydyma. Tutaj. Ona będzie chciała zabić ich. Na mechanabie. O, sfokusowała ładnie. Boom. To jeszcze immunity na ultimate, no ja nie wiem. To wiecie co mi to przypomina, jak Lancelot pierwszy raz wyszedł, no przecież on zrobił taki rozpierdol, że to jest chore, no. Pewnie tak będzie teraz z Lingiem, no to jest, słuchajcie, to jest moja pierwsza gra rankingowa Lingiem i... Ja nie wiem, no. Też nie jest jakiś mega trudny, bo po tych ścianach to nie tak trudno skakać wcale. Po prostu klikasz. Fan jest dużo bardziej skillowa. Ja nie wiem, słuchajcie, co powiedzieć po prostu o tym. Mam nadzieję, że on dostanie nerfa, bo jest totalnie unbalanced. To nie jest zbalansowana postać. To nie jest normalna postać. Wchodzisz sobie w teamfight, zabijasz jedną, dwie osoby ultimate'em i wychodzisz. Masz jeszcze immunity. Dobra, moi drodzy, dzięki wielkie i siemaneczko. Odcinki się pojawią już niedługo, też zaległości z ocenieniem kont, więc spokojnie czekajcie. Ja się z wami żegnam. Siemaneczko.